Bóg judaizmu, chrześcijaństwa i islamu twierdzi, że zna przyszłość. Przed laty przyciągnęło to moją uwagę. W świetle pism tych religii Bóg naprzód obwieszcza to, co się jeszcze nie stało. To słowa proroka Izajasza. Tym, co ożywia święte księgi, są proroctwa. Bez nich nie ma boskiego objawienia i w efekcie boskiej władzy. Jako naiwny nastolatek fascynowałem się proroctwami. Czy mogą być prawdziwe? Jako mądrzejszy dorosły zastanawiam się, jak Bóg może wiedzieć o tym, co się jeszcze nie wydarzyło? Jak może znać przyszłość? Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i chcę poznać prawdę. Jak Bóg może znać przyszłość? Jeśli Bóg zna przyszłość, musi to mieć związek z naturą czasu. Najpierw porozmawiam z naukowcem, który wierzy w boską wiedzę. Russell Stannard jest fizykiem jądrowym. Zajmuje się relacją między nauką a religią i wyjaśnia dzieciom, czym jest nauka. Może i mnie będzie w stanie wytłumaczyć, jak Bóg może znać przyszłość. Spotykamy się w Londynie. Uważasz, jako naukowiec, że Bóg może znać przyszłość? Jako fizyk mogę uwierzyć w to łatwiej niż teolog. Dzięki teorii względności Einsteina. Twierdził on, że przestrzeń i czas znajdują się o wiele bliżej siebie, niż nam się wydaje. Zazwyczaj wyobrażamy sobie trójwymiarową przestrzeń, a czas uważamy za coś odrębnego, w ramach czego rzeczy się dzieją. Einstein odrzucał ten pogląd. Uważał, że czas jest zespolony z owymi trzema wymiarami. Oznacza to, że przestrzeń i czas istnieją w ten sposób. W danym punkcie w czasie istnieje cała przestrzeń. A w określonym punkcie przestrzeni istnieje cały czas. Wszystkie chwile czasu mają jednakowe oparcie. Zazwyczaj myślimy, że wydarzenia z przeszłości w teraźniejszości już nie istnieją. Mamy tylko wspomnienia, które są częścią teraźniejszości. Wszystko to istnieje w chwili obecnej, a przyszłość dopiero nadejdzie. Teoria względności mówi nam jednak, że punkt oparcia dla każdej chwili czasu jest jeden. Jak to rozumieć w kontekście Boga? Wyobrażamy sobie, że Bóg jest immanentny i trwa na całej długości osi czasu. Zarówno przed skierowaniem do Niego modlitwy, jak i potem. Perspektywa, z której Bóg ogląda świat, jest jednak transcendentna. Może On spojrzeć z góry na czterowymiarową rzeczywistość, tak jak ja patrzę na swoje cztery palce. Według mnie to ważny element wiary chrześcijańskiej. Bóg, do którego modlę się w określonym czasie, zna przyszłość i dzięki temu wie, co jest dla mnie najlepsze. Dlatego mógłby powiedzieć: nie wiesz, o co mnie prosisz, kolego. Możemy z tego wnioskować, jak Bóg myśli? Rozumując w ten sposób, łatwiej mogę zaakceptować Boga, który zna przyszłość. Makes it easier for me to accept that God has foreknowledge.
Wiem, że w jakimś sensie, tylko nie każ mi precyzować w jakim, przyszłość istnieje. Bóg musi tylko znaleźć sposób, żeby ją dostrzec, a dla Boga to raczej nic trudnego. Stanowisko Russella jest jasne. Bóg zna przyszłość, bo jest poza czasem. To pozwala mu w każdej chwili widzieć całość dziejów. Fascynujące, że kolega Russella po fachu, który tak samo wierzy w Biblię, a ponadto jest kapłanem, John Polkinghorn, twierdzi coś zupełnie innego. Spotykamy się w kaplicy Queen's College w Cambridge. Bóg zna prawdziwą istotę rzeczy. Jeśli świat jest czasowy, to Bóg zna go w tej postaci. Tak postawiony problem łatwiej zrozumieć, ale wynikają z tego dziwne konsekwencje. Według mnie oznacza to, że Bóg nie zna przyszłości. Nie oznacza to, że jest niedoskonały. Chyba każdy teista wierzy, że Bóg wie wszystko, co można wiedzieć. Jeśli przyszłość jeszcze nie nastąpiła, to nawet Bóg nie może jej znać. Nie muszę dodawać, że w kręgach teologicznych ta kwestia budzi spory. Z tej perspektywy Bóg wydaje się słabszy. To prawda, ale w dwudziestowiecznej teologii uznajemy słabe punkty Boga. Akt stworzenia był, używając języka teologii, aktem kenozy, czyli samoograniczeniem. Nikt nie może ograniczyć Boga z zewnątrz. Jeśli spróbuje, to popełni błąd magii. Jednak Bóg, który stwarza świat i zamieszkujące go istoty, daje im wolność bycia i jako Bóg miłości mnożenia się, jest Bogiem bezsilnym wobec praw tego świata. Nie kontroluje wszystkiego, nie każde jego życzenie natychmiast się spełnia. Wierzę, że Bóg urzeczywistni swoje zamysły, ale musi przy tym przezwyciężać trudności. Historia Wszechświata według mnie nie jest wykonaniem przez Boga utworu na podstawie nut, które spisał w całości, tylko rozwijającą się improwizacją. Wierzę, że ten wielki kosmiczny kompozytor u kresu czasu doprowadzi swoją fugę do kody. Nakładasz na wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga większe ograniczenia niż inni. Właściwe zrozumienie boskiej wszechmocy jest bardzo ważne. Nie oznacza ona, że Bóg może zrobić absolutnie wszystko. Racjonalny Bóg nie może stwierdzić, że 2 plus 2 równa się 5. Dobry Bóg nie może popełniać złych czynów. Miłosierny Bóg nie może być kosmicznym tyranem. Musi istnieć pewien dar wolności. Wiąże się z nim ryzyko i osłabienie Boga, ale wolność jest ważna. Wyjaśnia, że nie wszystko, co dzieje się na świecie, jest efektem woli Boga. Nie wierzę, że Bóg życzy sobie morderstw czy trzęsień ziemi. Dopuszcza jednak takie możliwości, bo Jego stworzenie jest wolne. Poruszyło mnie, kiedy napisałeś, że Bóg nie jest ani tyranem we wszechświecie, ani tym, który wprawił świat w ruch, po czym odszedł. To dwa skrajne stanowiska. Należy poszukać złotego środka. Możemy uznać, że Bóg utrzymuje relacje ze swoim dziełem stworzenia, ale nie sprawuje władzy totalnej. Dlatego owa relacja jest napięta. Ustalenie oraz uzgodnienie sił po obu stronach to zagadka teologiczna w skali kosmicznej, bo dotyczy relacji Boga i Wszechświata. John twierdzi, że jeśli Bóg zna świat takim, jakim naprawdę jest, czyli czasowym, to nie może znać przyszłości, bo ona jeszcze nie nastąpiła. Bóg istnieje w czasie i dlatego ponosi ryzyko. Jest słaby. Z pewnością wzbudzi to sprzeciw Ernana McMullena, katolickiego księdza i filozofa nauki.
Broni on tradycyjnego poglądu, że Bóg doskonale zna przyszłość. Spotykamy się w Cambridge. Wierzysz, że Bóg zna przyszłość? Tak, ale to niewłaściwie postawione pytanie. Termin przyszłość wymyśliliśmy my. Jeśli pytasz, czy Bóg zna przyszłość, muszę dopytać, czyją? Moją? Są tylko dwie odpowiedzi na to pytanie. Możemy założyć, że Bóg zna moją przyszłość wyłącznie dzięki temu, że zna moją teraźniejszość i może przewidzieć, co się ze mną stanie. To niedorzeczność. Bóg nie zajmuje się prognozami. Nie wie, co będzie, ale wie o wszystkim, co jest. Z drugiej strony możemy uznać, że terminy dotyczące czasu, takie jak przyszłość, określają sposób, w jaki my widzimy świat. Tak samo jest w przypadku koloru. Bóg nie widzi zielonego w ten sposób, co ja, i nie istnieje w czasie tak jak ja. Czasowość jest cechą, którą Bóg nasycił dzieło stworzenia. To ogromne ograniczenie naszego bytu. Przed nami niepewna przyszłość. Za nami utracona przeszłość. A teraźniejszość to ledwie skrawek czasu. Owo ograniczenie wynika z natury wszechświata, w którym przestrzeń i czas są nierozłączne. Pytając, czy Bóg zna przyszłość, przyjmujesz nasz punkt widzenia, a nie perspektywę Stwórcy, którego nasze ograniczenia nie dotyczą. Oczywiście, że Bóg zna przyszłość, nie moją przyszłość, ale przyszłość w ujęciu ogólnym, będącą częścią stworzonego przez Niego wszechświata. I to nie dzięki temu, że zna teraźniejszość. Byłoby to dla Niego ogromnym ograniczeniem. Zna przyszłość, ponieważ widzi całość czasu. Uważasz, że model wszechświata, postulowany przez teorię względności, czyli taki, w którym w trzy wymiary przestrzeni wpisany jest czwarty wymiar czasu, stanowi potwierdzenie tradycyjnego poglądu, że Bóg zna przyszłość, bo w każdym punkcie przestrzeni widzi całość dziejów? Bóg nie widzi wszechświata w takiej postaci, bo narzuca ona stałość. Wszechświat z perspektywy Boga to ocean pełen zmian, którym Bóg pozwala zachodzić. Bóg jest Stwórcą, dlatego od Niego zależy byt tego oceanu. Wie o każdym wydarzeniu, które zdarzyło się w tym oceanie, nawet jeszcze przed stworzeniem. Rozważając problem, pamiętajmy o tym, aby porzucić naszą perspektywę czasową i przyjąć punkt widzenia bytu, który stworzył czas i umożliwił wszystko, co może się w nim wydarzyć. Właśnie ta możliwość swobodnego działania czyni wszechświat miejscem odpowiednim do podejmowania ryzyka, okazywania cnót i heroizmu oraz do działania zła. Dla Ernana istnienie Boga tak dalece różni się od istnienia człowieka i przestrzenno-czasowego wszechświata, że wiedza Boga o przyszłości jest zrozumiała sama przez się. Nie wynika z doskonałego prognozowania. Przeciwny pogląd nazywa się teizmem otwartym. Jest to stanowisko kontrowersyjne, przynajmniej w niektórych kręgach wiernych. Zakłada, że Bóg stworzył wszechświat, którego przyszłości nikt, nawet on sam, nie może do końca poznać. Najbardziej znanym przedstawicielem teizmu otwartego jest Greg Boyd,
pastor dużego kościoła na środkowym zachodzie USA. Spotykamy się w Waszyngtonie. Jestem zwolennikiem postrzegania przyszłości jako otwartej. Nie jest ona w pełni określoną rzeczywistością, którą Bóg może poznać, a przynajmniej nie w sposób wyczerpujący. Zgadzamy się, że jest istotą wszechwiedzącą i zna rzeczywistość dokładnie taką, jaka jest. Teizm otwarty wyróżnia założenie, że przyszłość konstytuują różne możliwości. W świecie, który stworzył Bóg, działają wolne podmioty, a przyszłość nie jest kwestią tego, co będzie, ale tego, co może być. Dlaczego to, co właśnie powiedziałeś, drażni tradycyjnych chrześcijańskich teologów? Fundamentalne założenie głosi, że Bóg nie zna przyszłości jako w pełni określonej rzeczywistości i w związku z tym nie potrafi obiecać zwycięstwa dobra nad złem. Człowiekowi może przydarzyć się coś, co zaskoczy Boga. Zakłada się, że jeśli Bóg nie zna przyszłości, to traci przewagę wynikającą z opatrzności. Bycie Bogiem jest wtedy ciekawsze. Tradycyjny pogląd wyklucza taki obraz, a według mnie podejmowanie ryzyka jest ważnym atrybutem Boga. Z drugiej strony twierdzenie, że Bóg nie może spełnić obietnicy zwycięstwa dobra nad złem, bo przyszłość zna tylko częściowo jako możliwość, jest błędne. Martwimy się o przyszłość, bo nie wiemy, co się stanie. Niczego nie jesteśmy pewni, więc musimy rozważać różne możliwości. Jeżeli inteligencja Boga jest nieskończona, z czym wszyscy w tej dyskusji się zgadzają, to może On przewidzieć każdą z miliardów możliwości. Bóg nie musi się rozdrabniać. Z perspektywy Jego nieskończonej inteligencji nie ma funkcjonalnej różnicy między przewidywaniem tego, co możliwe, a przewidywaniem tego, co pewne. Dlatego uważam, że nie należy martwić się tym, że Bóg antycypuje przyszłość częściowo otwartą. Ci, którzy uważają to za problem, ograniczają Boga. Wystarczy zaufać Jego inteligencji. W tym ujęciu wszechświat wydaje się bogatszy. Według Biblii Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Na pełny obraz naszego życia składają się między innymi poczucie ryzyka oraz możliwość decydowania i dokonywania zmian. Jeśli wszystko, co zrobimy w przyszłości, jest już ustalone, to sam upływ czasu niczego nie wnosi. To tak, jakby Bóg oglądał w nieskończoność ten sam film. Teizm otwarty jest według mnie bardziej biblijny, bliższy naszym doświadczeniom i o wiele piękniejszy. Czyni nasze życie ważnym. Teologia otwarta zakłada, że jeśli Bóg nie zna całej przyszłości, to ludzie są bardziej wolni. Ich życie znaczy więcej, a bytowanie samego Boga jest bardziej interesujące i dynamiczne. Czy istnieją tylko te dwie możliwości? Albo Bóg jest poza czasem i widzi całą przyszłość, albo doświadcza czasu i przyszłość pozostaje otwarta. Inne rozwiązania są możliwe. William Lane Craig, chrześcijański filozof znany ze swych debat z ateistami, ujmuje problem inaczej. Czy to, że mogę zadać Ci pytanie, jest z góry ustalone w umyśle Boga? Zależy, co rozumiesz pod pojęciem ustalone.
Różni teolodzy mają na to różne poglądy. Niektórzy uważają, że jeśli Bóg stwierdził, że stanie się wszystko to, co się dzieje, to miał wiedzę na ten temat. Operują na tym, do czego predestynował świat. Ludzka wolność zostałaby wtedy wykluczona. Inna możliwość, skrajnie odmienna. Bóg nie zna i nie determinuje przyszłości. Dlatego ryzykuje, stwarzając wolnych ludzi, bo nie wie, jak będą postępować. Brak wiedzy o tym, co się wydarzy, to bardziej ekscytująca perspektywa. Pamiętaj, że poszukując prawdy, musimy uważać, by nie wybierać tych rozwiązań, które nam się podobają i uznawać ich za prawdziwe. Zdefiniowaliśmy dwa skrajne stanowiska. Co jest pośrodku? Dwa kolejne. Pierwsze mówi o wiedzy uprzedniej Boga, który nie determinuje przyszłości. Ludzie są wolni, ale Bóg wie, co się stanie. Jego wiedza chronologicznie poprzedza wydarzenie, ale logicznie pojawia się później. To wydarzenie determinuje boską wiedzę uprzednią. God's knowledge doesn't determine the event, it's the event that determines what God foreknows. Sounds like reverse. Coś w rodzaju odwrotnej przyczynowości. I think it does. W pewnym sensie tak. W przypadku prostej wiedzy uprzedniej ludzie są wolni, a Bóg po prostu zna ich decyzje, zanim je podejmą. How agents will freely choose, and if they were to choose differently, then he would have different foreknowledge. Yes. Coś jeszcze? Okay. Anything else? Well, there's a fourth view. Zostaje czwarte stanowisko. Wiedza pośrednia. Prosta wiedza uprzednia zostaje tutaj uzupełniona o wyjaśnienia dotyczące tego, jak odnosi się ona do wolności działań. Twierdzi się, że zanim Bóg zdecydował o stworzeniu świata, wiedział, jakich wyborów dokona każda obdarzona wolnością istota tam umieszczona. Wiedza uprzednia jest rezultatem decyzji o wykreowaniu określonych warunków i powołaniu do życia takich, a nie innych stworzeń. Bóg doskonale wie, jak dane stworzenie się zachowa, bo rozumiał, co by zrobiło, gdyby znalazło się w tych warunkach. Determinista stwierdzi, że to stanowisko dopuszcza zbyt wiele ludzkiej wolności, bo Bóg nie warunkuje zachowań ludzi. Przedstawiciel teizmu otwartego uzna, że jest ono zbyt deterministyczne, bo to Bóg decyduje o tym, jaki jest świat. Ja zajmuję wygodne miejsce pomiędzy nimi i uważam, że wiedza pośrednia potwierdza zarówno boską suwerenność, jak i ludzką wolność. Pewien apologeta poglądu o wiedzy pośredniej opisał ją w sposób, który może wydać się paradoksalny, ale dobrze oddaje jej sens. Stwierdził, że od Boga zależy, czy znajdziemy się w świecie rządzonym przez predestynację, ale to od nas zależy, czy podlegamy jej w świecie, w którym się znajdujemy. Będę musiał się nad tym zastanowić. Oto, co o tym wszystkim myślę. Po pierwsze, dam swoim wierzącym przyjaciołom kredyt zaufania i założę, że tradycyjnie rozumiany Bóg istnieje. Ale w jaki sposób Bóg poznał przyszłość? Jeśli okaże się, że dysponujący taką wiedzą Stwórca może istnieć tylko wtedy, gdy sam sobie zaprzecza, to albo będę musiał inaczej go pojmować, albo uznać, że nie istnieje. Bóg może znać przyszłość na jeden z czterech sposobów. Pierwszy. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, może spostrzegać, prognozować albo po prostu doskonale znać konsekwencje obecnych wydarzeń. To stanowisko nazywa się prostą wiedzą uprzednią.
Stanowisko drugie. Jeśli Bóg jest wszechmocny, może sprawić, by stało się to, co przepowiada, albo przepowiedzieć to, co z jego woli się stanie. Wtedy mówimy o predestynacji. Trzeci wariant. Jeśli Bóg jest poza czasem, może wiedzieć wszystko, co było, jest i będzie. Takiego Boga nazywa się bezczasowym. I czwarta możliwość. Jeśli Bóg zna decyzje wolnych stworzeń na temat ich ewentualnych działań w każdym ze światów, który mógłby stworzyć, będzie wiedział, co każde z nich zrobi w świecie, który on stworzy. Bóg dysponuje tak zwaną wiedzą pośrednią. Od tego wszystkiego boli mnie głowa. Nie mam pojęcia, czy zbliżam się do prawdy.